Osteoporozę możemy zaliczyć do chorób cywilizacyjnych, ponieważ występuje nadmiernie. Pacjenci chorują na osteoporozę. Dokucza pacjentom ból, robią się mniej sprawni, zauważają na przykład te wszystkie dolegliwości przy wykonywaniu najprostszych czynności, takich jak przynoszenie zakupów, sprzątanie w domu. To po prostu wpływa na to, że zaliczamy ją do chorób cywilizacyjnych. Można powiedzieć, że osoba tak naprawdę młoda rozwija się do 20 roku życia, czyli rośnie. Układ kostny później potrzebuje po tym 20 roku życia 10 lat na dobudowanie się. Czyli w tym czasie powinniśmy zadbać o siebie. Powinniśmy spożywać większej ilości nabiału, powinniśmy ćwiczyć. No i wiek, kiedy mija ten 30 rok życia, powinien być takim pierwszym etapem, kiedy trafiamy do poradni osteoporozy i wykonujemy badanie w kierunku osteoporozy. Wtedy okazuje się, że nasza masa kostna jest powiedzmy 100%, czyli osiągnęliśmy ten szczyt masy kostnej albo i więcej. W późniejszym etapie życia kobiety rodzą dzieci, mają zaburzenia hormonalne, wchodzą w okres menopauzy, następnie można powiedzieć, że występują różne choroby, takie jak choroby nerek, dolegliwości żołądkowe, następuje utrata masy kostnej. Jeżeli w młodym wieku osiągnęliśmy wysoką masę kostną, no to w starszym wieku tej masy kostnej niewiele stracimy. Natomiast jeżeli osiągnęliśmy w wieku 30 paru lat bardzo niską masę kostną, czyli na przykład 70%, kiedy już tu jest początek osteoporozy, jeżeli wykonamy takie badanie w wieku 30 paru lat, wiemy, co możemy zrobić z takim pacjentem, że już należałoby podawać mu preparaty wapniowe, witaminy, żeby po prostu tą masę kostną jeszcze bardziej jakby dowapnić. Natomiast jeżeli pacjent nic nie zrobi, a ma 60 lat, jest już osobą starszą, wiadomo, te wchłanianie jest słabsze, ruch jest nieco słabszy, nie ćwiczą te osoby, mają jakieś tam zaburzenia hormonalne, kobiety wchodzą w okres menopauzy, nie leczą się ginekologicznie, no to jest leczenie trudne i wtedy dochodzi do tych różnych niesprawności, czyli dochodzi do bólu, do cierpienia, do samoistnych złamań, które są po prostu konsekwencją tych naszych wszystkich lat. Badanie trwa kilka minut. Na badanie nie trzeba mieć skierowania. Przychodzi pacjent z marszu, bez żadnego przygotowania. Podaje datę urodzenia, imię, nazwisko, wagę. Kładzie się na stole. Nic go nie dotyka, nic nie pobieramy. 3-4 minutki. Robimy 3 możliwe badania, czyli albo badanie kręgosłupa, jeżeli jest taka możliwość, bo jeżeli ma jakieś zmiany zwyrodnieniowe, to wtedy jest możliwość wykonania stawu biodrowego lewego lub prawego, albo kości przedramienia. Po skończonym badaniu, które trwa 3-4 minutki, następuje automatyczny wynik i wtedy wiemy, jaka jest masa kostna tego danego pacjenta. Chciałam Państwa zaprosić do mojej poradni na wykonanie badań w kierunku osteoporozy. Jeżeli zrobicie to jak najprędzej, najszybciej, a zwłaszcza kobiety, które urodziły dzieci, które karmią piersią, osoby, u których już jakieś dolegliwości wystąpiły w głowie, w okolicach powiedzmy kręgosłupa, a są zaniepokojone swoim stanem zdrowia, zapraszam serdecznie do mojej poradni. Badanie trwa kilka minut, będziecie bardzo miło przyjęci. No i komfort życia będzie taki, że jeżeli coś się okaże, że jest jakaś wątpliwość, należy rozpocząć leczenie, no to przyszłościowo unikniecie Państwo złamań, unikniecie dolegliwości bólowych, no i oczywiście będziecie mieć zapewniony lepszy komfort życia w późniejszym czasie.